Jesień i zima to czas, kiedy ubodzy, bezdomni i samotni potrzebują szczególnej troski i wsparcia. W organizację pomocy, jak co roku, aktywnie angażuje się Caritas Polska, uruchamiając w różnych rejonach kraju wiele inicjatyw, które zachęcają do dzielenia się tym, co mamy. Lubelska 30. Ten adres jadłodajni prowadzonej przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej znają wszyscy potrzebujący. Są smaczne zupy, naprawdę są dobre. Dla takich osób jak my, to nie ma co wymagać, bo my nie mamy gdzie co grzać. Na działce bez prądu mieszkamy, przy świeczkach. Jestem osobą bezrobotną, sama mam wnuczkę na utrzymaniu, przychodzę po to, żeby zjeść, by przynieść garnek zupy dla dziecka. Mimo niewielkiej przestrzeni, każdego dnia talerz zupy otrzymuje tu ponad 700 osób. Dla wielu z nich, zwłaszcza jesienią i zimą, to jedyny ciepły posiłek dziennie. Wszystko, co otrzymujemy, to wszystko wykorzystujemy. Teraz poszukujemy na przykład, że może jakiś rolnik by nam trochę ziemniaków użyczył. Bo mieliśmy pana, który nam właśnie ziemniaki, marchewkę dostarczał, kapustę. No ale niestety ze względu na stan zdrowia to jakoś tak no nie da teraz rady. Zbiórkę żywności prowadzi także Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Płatki, kakao i kawa, i coś dla dzieci, i coś dla pani. Już po raz drugi siatki miłosierdzia, czyli specjalne torby wypełnione artykułami pierwszej potrzeby, trafią do najbardziej potrzebujących rodzin diecezji. W ubiegłym roku zebrano ponad 65 tysięcy kilogramów artykułów żywnościowych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Dzięki tej siatce czujemy, że mamy wsparcie w ludziach, którzy mogą nam pomóc. Że nie musimy sami walczyć o to, żeby na przykład mieć co jeść na święta. Żeby szedł prosto, ruszamy stopkę. Na maszynie, czasami po raz pierwszy, młodzi wolontariusze gdańskiej Caritas szyją poszewki na świąteczne poduszki. Nigdy nie szłam i dzięki tej akcji w końcu się nauczę i myślę, że w ten sposób pomogę drugiemu człowiekowi. Gotowe zostaną przekazane podczas Wigilii bezdomnym. Mają być dla nich namiastką domu, którą będą mogli zabrać ze sobą, przytulić się i powspominać. Staramy się także, aby do każdego Jaśka były dołączone życzenia. Takie proste słowa wesołych świąt, które wniosą jeszcze więcej ciepła w tą wielką i ważną chwilę dla tych osób. Podziel się ciepłem na zimę. Zachęcają organizatorzy akcji Wirtualna Choinka, którzy oprócz prezentów dla dzieci po raz drugi zbierają pieniądze na węgiel. Najcięższy jak dotąd prezent gwiazdkowy. Najprościej jest ofiarować może wiadro węgla, może taczkę, może tonę. Na stronie jest formularz zgłoszeniowy. Węgiel zostanie przesłany rodzinom, które po prostu czekają na ciepłe serce. Akcji i inicjatyw, do których można się włączyć, jest naprawdę wiele. I choć rok miłosierdzia dobiega końca, zapotrzebowanie na uczynki miłosierdzia nigdy się nie skończy.